Siemano, kolano na wojownicach! Powrót! To jest powrót! Ja postanowiłam, że powinniśmy zacząć od fajerwerków. Fajerwerków? Tak, nauczcie mnie tego, że nie ma już onki. Jest już balion, rzucił balion. Siema! Kto to onka? Wali zionkę, to jakiś, co to on? Brzydka kobieta. Nie robimy już onki. Ty zdejmij zbrojkę, bo ja chcę zobaczyć twojego skina, jak ja go dawno nie widziałem. Witaj! Jo mordo, ty moja! Witaj! Przecież dawno nie widziałem. A zobacz, jakie mam piękne kolory, czerwone spodnie, czarne buty. Ej, weź się tutaj za bardzo, nie wkurzaj nas. O, to trzeba w ogóle zniszczyć, patrz co tam jest. Tak, idziemy to zniszczyć. Możemy to na początku w sumie, no, rozpocznijmy to. Tak, totalnie to niszczymy. Nowy początek, moi drodzy. Nowe rzeczy, nowe możliwości, nowa zabawa i powrót do przeszłości. Nie ma on, tak, dzisiaj zweryfikujemy ostatecznie, czy on w końcu zniknął, czy nie, ponieważ robi się noc, a on często w nocy się pojawiał, więc jak się w tą noc nie pojawi, no to elola mu się on nie mordzi. Jak on się pojawi, to się poddaje, możecie mi kiknąć z tego serwera, dobra? No, ja też już bym się poddał wtedy już totalnie. Ja nie mogę. O nie, ja mam jakiś kilo ze szczęściem 3 tylko. A ja mam nie zwykły. Nie mam wydajności nawet. A ja mam zwykły, bez niczego. No ja tak jakbym też... O nie! O dobra, nic się nie stało. Nie, spoko, moje nogi tylko są połamane, ale są w ten. Ja, elo, onowice, to już są one w miarę żyją. Moi drodzy widzowie. Pewnie zastanawiacie się, o co chodzi w tym odcinku. W tym odcinku przedstawimy wam plany na Wojanowice, co chcemy zrobić po on, jak widzimy Wojanowice. Będziemy również planować, co zrobimy z naszymi innymi wioskami, bo przecież za czasów on każdy miał swoje wioski, co nie? Były pa... Oj, moja już prawie nie istnieje. Wojanowice to są całe czerwone, nie? To akurat, kurde, kaka. No właśnie, i teraz pytanie. Co z nimi robimy, z tymi innymi wioskami? Ja bym je zostawił dla... jako pamiątka, nie? No moje jako to już pamiątka. Jest praktycznie muzeum. Znaczy moje to jest ten, nie? U mnie tam nie ma nic zniszczonego, nie? Można zamienić je na całe, na zielone w sumie. Tylko no, to jest czasochłonne bardzo, ale... To jest taki... No, tam jest... To można święta zrobić, bo tam jest zima, nie? To można, tam jest choinka. No właśnie, tam można się przeprowadzić na święta! Zrobimy sobie wigilię. Wojanowicka wigilia będzie. Fajnie będzie. Co ty na to, Kati? Ja jestem za. Tak, święta w Wojanowicach. Ła! Jeju! Ale mnie potrącił! Jak samochód, spadłeś, albo tir na autostradzie, masakra. Słuchajcie, no ja się czuję wyśmienicie, kiedy już nie ma tego on lamusa. I no nie wiem, tak. Ja się wyśmienicie czuję, kiedy nie ma onki lamuski. Nie cieszysz się z tego, że nie ma on? Cieszę się z tego, że nie ma onki. Aha. Nie, no cieszę się, że nie ma on, ale on był równomierny z onką. O! O! Ja nie mogę. Nie. Palion, już jesteś paliony. Co to? Jaka beka, nie mogę. Ona to jeszcze, nie to jeszcze, to jeszcze nie. Będzie długo się ciągnęło. No, jeszcze z przyzwyczajenia będzie się to ciągnęło. Onka ja jest jak mogę. Laktoza, nie każdy ją trawi. Nie toleruję. No nie wytrzymam, zaraz zginę, mały zombie mnie zabije, pomoc. Czy pomoc, patrzcie, pomocy! Sorry, nie jesteś członką, nie pomagamy ci. Nie zginął. Pomocy. O ja, ej słuchajcie, dobra, już prawie jest zniszczony ten znak. Coś pięknego, słuchajcie, coś pięknego. I faktycznie, nie ma już, pusto, już nie ma, nie widzę już nic. Pusto, to już jest koniec, nie ma on. Onowic. Kurde, co ty tu robisz, małec? O, spalił się. Ja cię kręcę te szasra, to inni normalnie mnie denerwują. Kurde, mały, idź mi stąd. Się nie trawię, kurde, jak... Jest dobrze, jest dobrze. Dobra! Jest Kati Onki. Chodź tutaj, Palionerro. Palionerro, zapraszamy. I tak! Pierwszy plan odnośnie tego całego tutaj miejsca. Patrzcie, ile tutaj jest przestrzeni. Tutaj trzeba będzie coś wybudować, co nie? Ja bym tu wybudował taki duży posąg, on. Co, no weź ty! Bo cię zaraz normalnie... Ale nie! Zniszczyć. Ja bym, o, to też. Ale w ogóle bym zrobił to jakiś taki krzyż. Dla on. A właśnie, musimy taki, zrobić, że... nie no, grób mu nie zrobimy. Prędzej zrobimy krzyż. Coś, co uczci nasze zwycięstwo, co nie? No, można, taką snatę. Pomnij! Lecy masz. Jak lecy kiedyś masz. Było z Herobrinem. A, no i trzeba odbudować pomnik ten, co z Herobrinem było, bo tam ten... nie ma naszych zbrojek. Ten pomnik to trzeba... Być.
A tutaj nie, tutaj musi być jakiś wieżowiec, nie? W tym miejscu, obok tak, kolorowego. Tak, to miejsce, w tym wieżowcu, tutaj był wieżowiec, który został zniszczony, więc trzeba tutaj wybudować nowy. Jakąś ten wieżowiec fajną willę. Taki odświeżony bardzo, bo tamten był taki, no taki kwadratowy i dziwny. Ten będzie lepszy, plus trzeba odbudować kolorową wieżę, ponieważ no spójrzcie, tam na górze została zniszczona. Pamiętam. Tak. Znaczy nie pamiętam, sorry, nie. Nie pamiętam, tak. Tutaj w tym miejscu zniszczymy oczywiście, zniszczmy ten ogień tutaj już. Tam jest wieża z lawa pod tym, ja pamiętam, że tam jest lawa. Ej, no właśnie, pod tym jest lawa, trzeba uważać. Ale tam nic nie zrobimy z tym, patrz. O kurde, tam jest syf pod tym, tam są takie dziury. Ja to wybiję TNT. No, to trzeba TNT. Tak, tam na dole trzeba będzie coś to wylać. Kadi, twoja stara baza jest zalana. Twoja stara baza nie żyje. Okej, dalej trzeba będzie zmienić tą tutaj wełnę. O, nie, Krypcio, o. Trzeba będzie jeszcze, dokładnie tak. A, ja wiem, oświetlić. Trzeba wszystko oświetlić, nie? Trzeba oświetlić wszystko. Nie używaj go! Czemu nie? Pa, pomogę ci. On jest tylko na... Jaką lepę mu sprzedał. Lepa. Takiego King Konga, nie? Genialny. Ja już się z tobą nie biję, nie? Także tam... To jest w ogóle wyświetlane tutaj, że to jest niezniszczalne. Netherytowy miecz, niezniszczalny. Jakim cudem to jest niezniszczalne? Fajny miecz. Jak? Ale jajca. Ani się go nie da, to byś musiał w otchłań go wrzucić, żeby zniszczył się. No właśnie. Ogólnie trzeba będzie villagerów sprowadzić do nas z powrotem. Przecież to jest wioska. Nie no, Fryderyk, jesteś tu, halo! Gdzie jesteś? Fryderyk, gdzie? Fryderyk zniknął? No. RIP Fryderyk. Uciekł przez okno. Tutaj okno zostało otwarte. Będzie następny palion, luzik. W tym miejscu zwierzątka, bo zwierzątek nie ma niestety. Nie ma! No, będziemy rozbudowywać wszystko, drodzy widzowie. O, jest kotek. Nie ma żadnych zwierzątek, ja pamiętam jak tu kiedyś było tak dużo krówek. Jest kotek. No niestety wszystkie zostały powybijane normalnie. Tyle zielonych owiec było tutaj, kurczę. Ej, ale naprawdę. Jest tyle rzeczy. A ja ci pokażę, gdzie mam plan jeszcze. Chodź. Ja mam plan. Dawaj. Patrz. No tu sobie wybuduję nowy dom, nie? Znaczy no problem w ogóle mam z tym domem, po co on wygląda. No właśnie, tutaj. No ale tutaj będzie nowy dom. Tak. Kurde, w ogóle. Palionero, tym razem wybuduj naprawdę kozacki ten dom, proszę cię. Postaram się, no. Takie od serducha. Tak, co? Taki zielony. Co? Budować. Jaki? Jakie domy miałeś? Czemu ty w ogóle zielonego domu nie masz? Nie, ja nie rozumiem. No zielony musi być, właśnie będzie zielony. Ale taki właśnie zielony, nie, może nie cały zielony, tylko tak wiesz, żeby to było ze smakiem. Dobra, z odrobiny tak, trochę zielonego. Tak. Musisz zrobić taką chałupę normalnie. Tutaj właśnie, a w ogóle to jest miejsce, kurde, od początku mojego przyjścia tutaj, co mi dałeś. Co górasa wybudowałem, ale nieważne. No to jest cały czas miejsce paliona. Tutaj głowę góry to wybudujemy. Tu, patrz, w tym miejscu ja tam zbudowałem mury do końca. I tutaj chciałbym zbudować jakiś wieżowiec, albo przenieść tu mój wieżowiec, ten co jest na Palionowicach, tak. O kurczę, gdybyśmy wybudowali tutaj ten wieżowiec, co sam, masz no. na Palionowicach, to by było genialne, nie? No, ja taki wam sam, powiem, tak. Naprawdę widzę fajną przyszłość tych Wojanowic. Tak, no. Wojanowice będą rozbudowane pięciokrotnie, moi drodzy. Bo obecnie no są takie, no, zaniedbane mocno. Poza tym większość budowli została zniszczona za czasów on. Ten tutaj domek villagera, patrzcie, tutaj też trzeba będzie coś dać. A faktycznie, dać, tu też jest, ja zapomniałem o tym. Będziemy myśleć. I tak samo wy, piszcie nam, co gdzie dać, co wybudować. Co jakie wybudować, budynki chcielibyście? Czy chcielibyście, szpital już mamy tam, przychodnie, ale jakieś inne budynki, nie wiem, sąd już mamy. Ten sąd jest przekozacki, więc budynki tego typu piszcie na dole w komentarzach, drodzy widzowie, takie, co by się mamy przydały, wybudować. Nie? Oho, właśnie, tak. Więzienie, które jest kurde więzienie. Trzeba będzie odbudować, ale w jakiś lepszy sposób, no bo ono zostało zniszczone. To w ogóle tak mało miejsce jest, kurde, na te więzienie. Tak samo to powinny być budynki, które będą chociaż w małym stopniu przydatne, tak jak na przykład sąd, można tutaj rozprawy sądowe, jak ktoś coś przewinie robić. Więzienie, żeby więzić kogoś, jak ktoś coś ale też przewinie. Ja bym... Ale jest super atrakcją, bo ja nowi. To? Domek do góry nogami. Super atrakcją, bo ja nowi. No, ej, ale widzicie na co dzień coś takiego? To jest historia ten domek jest niesamowity. To jest bomba roku. Nie, no piękny, Kat. Ale nie, poczekajcie. Chodźcie z mną, bo ja mam plan. Jezu, mam taki plan na Wojanowice, że wy sobie nie wyobraziliście sobie takiego pomysłu nigdy w życiu. Twoje pomysły?
Jak już się obawiam. Chodźcie za mną. Jakie no masz plany? Niszczycie mi uprawki. Podążajcie. Zamawiać. Odbudujesz, Kati, te całe Pajnowice będą odbudowane. Nie wiesz co on mi zrobił z domkiem? Nie. Podążajcie. Tobie domku nic nie robił. Widzicie? On, więc, gdzie to? Płaszczka! Ale jest se płaszczka, nie? No. W końcu na to się przyda. No. Ostatnio się przydała, nie? No. No. Moim zdaniem tak się przydała, że trzeba taką drugą wybudować. Drodzy widzowie, napiszcie, czy chcecie drugą płaszczkę. Drugi najbardziej bezużyteczny budynek na Majanowej. Ale teraz się przydał. No ale on się przydał, gdyby nie płaszczka, okay, nie wygralibyśmy tej wojny. Nie wygralibyśmy wojny z on. Akurat prawda. Gdyby płaszczka, jesteś wielka. To było ostatnie miejsce, w którym on by się spodziewał, że będziemy no. się ukrywać, nie? I nie wiedział do końca nie wiedział, że my żyjemy. Dlatego moim zdaniem ten budynek wygrał swoje życie. I jest, tak. Ma przeznaczenie, tak? On ma przyszłość swoją. Ja tu będę sprzedawał na przykład marchewki. Może nawet zaczniemy korzystać z tej płaszczki. No może. Właśnie, można na właśnie itemy i ten. To tak jak no bo ogólnie plan jest z domku do góry nogami. Zmieniam sobie ciacho, bo tego ciacha co on. Ale nie, bo nawali. Tutaj domek do góry nogami, co tam chcesz korzystać? A tutaj jest to na takiej muzeum. Zasadzie, że to jest sklep. To jest sklep, muzeum, patrz. Mój drogi, to jest... Słuchaj, to jest płaszka, sklep. To jest... Słuchaj, to jest sklep. Chodzisz tutaj, odkładasz na przykład czarną wełnę i powiesz, że postawisz tutaj tabliczkę, że chcę za to 4 diaksy. I jeżeli masz. Ktoś się zgodzi, po prostu daje tutaj 4 diaksy i zabiera tą wełnę. Widzisz? To jest taki sklep. Widzisz, poczekaj, ja ten tak już kupiłem. Ej, on szukał. No, ale na takiej zasadzie, no i widzisz, Katy, to jest pożyteczne, nie mów, że płaszczka jest niepożyteczna. No bez jaj, nie obrażę tej płaszcz, proszę. No, płaszczka ja nie to wiem, jest... jak ja coś chcę, to idę sobie biorę, nie? Moim zdaniem, to właśnie musimy wprowadzić tu handel, nie, handel jak musi być wprowadzony. Jak coś chcę, to idę sobie biorę, Katy 2020. idę sobie biorę od domku Wojona, od domku Paliona, jest fajnie. Tak. Nie, no dlaczego ja bym handel tutaj... Wprowadził i właśnie są sądy i więzienie właśnie tak, kradzieże. Tak, sądy jak ktoś kradnie to do więzienia i tak dalej, więc no plany są spore, co nie? Plany właśnie są naprawdę tak, spore właśnie, na to wszystko. Właśnie tak, no. Właśnie o to będziemy, mi chodzi, będziemy i właśnie pomnik naszego zwycięstwa, trzeba będzie ustalić gdzie go dać. A jak on ma wyglądać? Ustalimy. A bo to jest pomnik Herobrina, co to były te zbrojki, tylko nie tak, wiem, tak, trzeba go dobudować do końca, no. Żeby było tak jak kiedyś. Nie, kiedyś coś się wymyśli, ja coś większego bym wymyślił na pewno. No moi drodzy, pomyślimy. Czekamy na wasze propozycje również, co mamy robić. No i w sumie to był taki odcinek, tyle, który no, taki luźny. Wam. Luźny, co to, się będzie działo. Jakie mamy plany i tak dalej, to co nie? To początek czegoś nowego. Tak, to początek wszystkiego. Wszystkiego od nowa! No. Trzymajcie się i pa, pa. Pozdrawiam. Pa.